Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL 209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. Dzisiaj oczywiście na temat porozmawiamy na temat rdzy gruszy, jak ją mniej więcej zwalczyć, jakie środki i tak dalej. Co w zamian oczywiście skorę 250 SC, oczywiście on niestety został wycofany z zastosowań amatorskich i jest dostępny wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych w uprawach towarowych. Ale no właśnie, pojawiło się też pytanie, co zamiast tego Skore 250E stosować na rdze gruszy w przykładowych ogrodach przydomowych czy też działkowych. Nie, oczywiście tu dostaję też różne zapytania, ale no niestety może to być miedzian 50WP lub Topsin M500SC, ale są niezbyt skuteczne, więc na razie tego są. Nie polecam wam, szczerze mówiąc, ale pojawił się też inny środek, który oczywiście pozwala możliwości skutecznego zwalczania rdzy gruszy przy oczywiście obecnym stanie. Oczywiście tu oczywiście polecam Magnicur Gold. Stosuje się w ilości 1,5 grama. Rozpuszczone w 5, oczywiście myślnik 7,5 litra wody, co wystarcza do opryskania powierzchni 100 metrów kwadratowych. Jest to obecnie jedyny preparat do zwalczania rdzy gruszy w uprawach amatorskich. No także ten Magnicur Gold, to oczywiście polecam, możecie sobie oczywiście sprawdzić, mogę też nawet zajrzeć, czy on w ogóle jest dostępny, tak dalej. Jeśli jakieś pytania czy cokolwiek, to proszę śmiało pisać na maila Przemek Wojciech @onet.eu. Oczywiście w zakładce, oczywiście na YouTube, tam macie oczywiście informacje, lub po prostu na stronie facebookowej, na Messengera. Porady ogrodnicze, oczywiście KL, tam wszystko oczywiście powiem, co i jak to mniej więcej zrobić, tak dalej. No tak, i oczywiście to jest też dobra wiadomość też dla ogrodników, że ten właśnie Magnicard Gold się oczywiście pojawił i tak dalej. I mamy oczywiście zamiennik właśnie tego Skore 250 SC, bo on niestety został wycofany, ale mamy ten Magnicard Gold i naprawdę ten. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie. Aha, i tu jeszcze tak, żeby właśnie można też. Tu jeszcze się pojawiły też kilka pytań innych, tak dalej. Co jeszcze można zrobić na temat właśnie jak zwalczyć właśnie tą rdzę gruszy? Bo tu oczywiście, jeżeli chodzi o to, możemy też wykorzystać też na przykład, niby tu niektórzy też polecają taki preparat, który się nazywa Mythos 300 SC, dowolny do zastosowań amatorskich. Coś takiego mniej więcej można też zastosować. Jeżeli chodzi o naturalne środki, to mniej więcej skrzyp polny, 200 gram suchego ziela skrzypu lub 1 kg świeżego. Po prostu zalewamy 10 litrami wody po 24 godzinach, zagotować, trzymać na małym ogniu przez 30 minut. Po wystygnięciu przesadzić przed wykonaniem oprysku na rdze gruszy. Wywar ze skrzypu należy rozcieńczyć z wodą w ilości 1 podzielić przez 4. Wywar z cebuli, to jest oczywiście kolejny środek naturalny. 75 gram cebuli lub 500 gram samych łusek cebuli wrzucić do 10 litrów wody i gotować przez 30 minut. Po wystygnięciu stosujemy bez rozcieńczenia. Bez rozcieńczenia, tak. Wywar z czosnku 75 gram, oczywiście rozdrobnionych ząbków czosnku. Zalewamy 10 litrami wody, gorącej wody i pozostawiamy pod przykryciem na 30 minut. Stosujemy bez rozcieńczania, czyli po prostu to są oczywiście trzy, czyli skrzyp, cebula i oczywiście czosnek. To są trzy rzeczy naturalne. Także mam nadzieję, że to pomoże, ale ja bym chciał po prostu, żebyście spróbowali ten Magnicur Gold, on się tak może się wpisać oczywiście w Google, czy też zapytać się w ogrodniczym, czy jest coś takiego jak Magnicur Gold, bo oczywiście się pisze Magnicur Gold, ale to można powiedzieć Magnicur Gold, to będą wiedzieli, o co chodzi, można tym oczywiście też zapytać. Możecie też również zapytać na temat
takiego innego preparatu, który się oczywiście nazywa Mythos. Mythos 300 SC, dozwolony do zastosowań amatorskich. Mythos. Właśnie tego, bo to są oczywiście do oprysków na parcha, ten Mythos, a jeżeli chodzi o Magnicar Gold, to oczywiście to jest do liści. Magnicar Gold to jest do liści, a Mythos to jest do parcha, czyli jak są jakieś plamki na gruszach czy coś takiego na tych owocach, to praktycznie ten właśnie Mythos to zapobiega. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał. Mam nadzieję oczywiście, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, jakie środki, jakie co, jakie tamto mniej więcej zrobić. I mam nadzieję też, że Wam pomogłem. Także oczywiście zachęcam do zastosowania oczywiście kanału Porady Ogrodnicze, oczywiście KLA na YouTube. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jakieś pytania czy cokolwiek, cokolwiek wręcz, to proszę pisać oczywiście na maila lub na w załączniku na kanale na YouTube lub na Facebooku, na Porady Ogrodnicze oczywiście KLA na Facebooku. Tam oczywiście przekieruję Was z YouTube'a na stronę Facebooka i tam możecie do mnie pisać na Messengera na Porady Ogrodnicze KLA. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach ogrodniczych KLA. Także do zobaczenia i na razie.